Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Rocket League na moim kanale. Ostatnio nie pokazałem wam statystyk, bo zapomniałem, dzisiaj wam te statystyki pokażę i aktualnie się prezentują. Tak, procent wygranych przekroczył nam już 50 tutaj, no ale niestety ranga ludzie na solówkach troszeczkę spadła do dywizji drugiej, złoto 3 dywizja druga, dlatego że ostatnio miałem problemy jakieś z internetem i mnie 3 razy pod rząd wyrzuciło, no i ta ranga niestety poleciała, ale muszę wam powiedzieć, że udało mi się na chwilkę być już w platynie. Jeżeli wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Zapraszam was też na G2, gdzie macie najfajniejsze promki na gierki. Lecimy sobie z pierwszym meczykiem. Dobra, więc kick-offik na wejście. Poleciała piłka do przodu, lecimy sobie po buścika, więc go przejmujemy. No i spokojnie ludzie, spokojnie. Pytałem was ostatnio, czy wolicie skróty meczowe, czy wolicie całe mecze. No i żeście w komentarzach powiedzieli, że całe mecze będą dużo fajniejsze do oglądania, więc mamy tutaj ludzie calutkie meczyki. Czasami wam jakieś skróciki będę tutaj dawał, bo też chcemy tą serię troszeczkę przyspieszyć, żeby to nie było właśnie, że to się nie opierało tylko i wyłącznie na samiutkich, moi drodzy, długich takich meczach, tylko no, próbujemy to zeskipować do jakiejś wyższej rangi, wskoczymy, później będą dłuższe mecze, jak już troszkę ten skill mój się poprawi. Dobra, gościa piłkę wykopał do boku, a niech sobie leci delikatnie, ja sobie boosty złapię, pyk, kopnijmy ją. No i mamy tutaj strzał na bramkę, ale z tego gola nie ma. Oj, troszkę się tutaj przejechałem, teraz on ma dużą szansę na strzelanie bramki, to jest bramka dla niego. Więc niestety pierwszą bramkę tracimy, jest, no, nie najlepiej. Troszeczkę grę wam tutaj podgłośniłem, bo była delikatnie za cicho z tego co zauważyłem tutaj na programikach. No i dobra, lecimy, piła leci do przodu. Tutaj jest teoretycznie prosty strzał piłki na bramkę i powinniśmy odbić dokładnie z 1-1. Widzicie, gość się mocno pocił, gość się mocno starał, żeby tą bramkę zdobyć, ale jeden błąd na kick-offie, no i mamy ludzie wynik 1-1, lecimy sobie z kolejną zagrywką, kolejną akcją, piła do przodu leci, kick-offik kolejny, no i możliwe, że ten kick-off będzie też zwyciężony, jednak piłka leci w stronę tutaj bramki przeciwnika, ale tego nie wykorzystamy jakoś mocniej, kopnijmy delikatnie do przodu i podjeżdżamy sobie po naszego buścika, więc stajemy na pozycję defensywną, stajemy na bramkę, on będzie próbował kiwać, on coś kombinuje cały czas, nie wyjeżdża i na krawężnik, jak to pierwsza zasada mojego coacha była, no i teraz musiałem aż ludzie ślinę przełknąć, bo delikatnie mi ta piłka uciekła, myślałem, że już jesteśmy w krytycznej sytuacji. Wow! Powiem tak, ta piłka poleciała bardzo źle, bardzo źle. Niepotrzebnie sobie tutaj podbiłem, teraz podjeżdżamy, pyk! On będzie bronił, ale może nie mieć boosta. No i niestety, niestety obronił. Nie jest to też gracz, ludzie, z pierwszej lepszej łapanki z tego co widzę, bo jak widzicie, ogarnia o co chodzi, wie co jest 5 w gierce. No i teraz mamy troszkę tutaj kłopoty, wybijmy ją do przodu, dobra. On też czeka, to nie jest ludzie głupie zagranie, to jest mądrze zagrywana piłeczka i naprawdę fajnie tą piłkę gość tutaj prowadzi. Jak na golda trzeciego, dywizję drugą, wydaje mi się, że skillsy tego zawodnika są naprawdę spoko, a możliwe, że mi wskoczył MMR, bo wczoraj jak te disconnecty łapałem i mi no niestety ten internet wyrzuciło podczas tych meczy, to trafiałem ludzie też później gości z platyny. Gości z platyny, no i teraz zobaczymy jak to będzie. Możliwe, że też mamy już platynowego gracza, bo nam MMR mogło delikatnie wzrosnąć. I teraz dzięki temu mamy tutaj małe kłopoty. Dobra, kiwamy go, nic z tego nie wyszło. Chciałem tutaj przekombinować. No niestety, niestety ludzie, on nas pchnął teraz i strzela bramkę dzięki temu. Za agresywnie zagrałem, za bardzo piłkę pchnąłem do przodu. No i niestety tracimy te brameczki. No, powiem tak, gość nie jest najsłabszy. Gość dobrze gra. I nawet bym stawiał, że to może być jakaś platyna, może być to platyna spadkowa. No bo gracz jest naprawdę, no naprawdę potężny, ale niestety kick-offy mu nie wychodzą. Mamy 2-2, kolejna bramka odbita, łatwo zdobyta. Powiem tak, bramki łatwo odbijamy, ale też w głupi sposób te bramki tracimy, więc może być wyrównany pojedynek, mecz będzie trwał do samego końca, coś mi się wydaje, chyba że w końcu odpali ziomek tą swoją rakietę i pójdzie tutaj po magiczne zwycięstwo dużym wynikiem, jak to często robią tutaj, że wiecie, przyciskamy, przyciskamy, później gość nagle się odpala, jakieś air dribble kombinacje i wali nam brameczki, nie? I później jak stracimy tą bramkę początkową, to później te bramki już zaczynamy tracić. Gość coś cały czas próbuje, gość jest lepszy ode mnie, jeżeli chodzi o mechanikę tej gry, ale... ale jak widzicie, ma troszkę nieszczęście w kick-offach. Jest dobry, jest dobry, jest gość naprawdę dobry. Musimy tutaj na niego mega, mega uważać. Lecimy, kolejny podjazd, kolejna szansa na bramkę. No i ludzie, kolejny kick-off.
który jest zwycięski dla nas. Te bramki odbijam, ale tej bramki na przewagę niestety, ludzie, strzelić nie mogę. No jak widzicie, w kickoffach sobie chłopak nie radzi, no ale co do jego ogólnego skilla, jest od nas dużo lepszy. Lecimy dalej. 3, 2, 1, ruszamy tutaj. Wow! Czy to może być kickoff ten przełomowy? Gdybym tego kickoffa, ludzie, zrobił, to byłaby szansa na ubicie mu brameczki, ubicie takiego kokosika i byśmy mieli 4-3, a wynik z przewagą byłby dla nas akurat spoko w tej sytuacji. Powiem tak, ja bym się na jego miejscu troszkę zdenerwował, bo te bramki są głupio tracone. Bramki tracone z kickoffu to są jedne z najgłupiej straconych bramek, bo widzicie, gość nie jest słaby, gość ogarnia gierkę, no ale te bramki traci mega bezsensowny sposób. 4-3 dla nas, więc póki co, no powiem tak, troszkę go tutaj rozwaliłem, jeżeli chodzi o zagrania psychiczne, no ale póki co 4-3 dla nas i wygrywamy. Gość jest lepszy, dużo lepszy ode mnie, ale szczęście nam tutaj dopisuje. Oj, teraz troszkę gorzej, on już się boi tych kickoffów. Ja widzę u niego ten lęk przed tymi kickoffami, no i niestety teraz z tego kickoffu wyszedł zwycięsko. Gdybyśmy tego kickoffa ugrali, to byśmy mogli tutaj lepiej zapolować. No, mielibyśmy pewniejszą jakby szansę na zwycięstwo, bo przewagę już mamy. Gdyby tu była dogrywka i w tej dogrywce, moi drodzy, wydarzyłoby się tak, że... Gdyby to była dogrywka i w tej dogrywce, czekajcie, bo się muszę skupić. Wydarzyłoby się tak, że ten gość by stracił tą bramkę kickoffem. No to troszkę szczęście by mu nie dopisywało. Ja muszę jechać na bramkę, niepotrzebnie teraz wyjeżdżam tak agresywnie, niepotrzebnie podjeżdżam do tej piłki, bo ja tutaj nie muszę po tą piłkę podjeżdżać, bo wystarczy, że sobie będę tutaj stał. Ładnie piłka wypuszczona pod bramkę i to jest, ludzie, chyba szansa od niego na gola. Niestety, nic z tego nie ma. Wykopujemy tą piłkę. Mamy tego boosta, on tych boostów nie ma. Więc sobie tam po ścianach pojeździ. My się cały czas bronimy, nie ma co podjeżdżać agresywnie. Wykopmy tą piłkę do przodu, grajmy teraz już na czas. Nie dajmy mu tutaj zrobić tej takiej przewagi. Lecimy pod jego bramkę, tworzymy presję. Nawet go mogę wysadzić, zrobimy mu booma i lecimy, ludzie, sobie po kolejną jeszcze brameczkę jemu do bramki. No i mamy 5-3, wynik, ludzie, dla nas, no i zwyciężamy pierwszy mecz. Był przeciwnik trudniejszy, lepiej grał ode mnie, no ale koniec końców szczęście dopisało nam, no i, ludzie, mamy tutaj ostatnie 3 sekundy, czyli dojedziemy do tej piłki jeszcze? Możliwe, że dojedziemy, ale powiem tak, mi to się poszczęściło na kickoffach. Gość przegrał tylko i wyłącznie ze względu na te kickoffy ten meczek. Jaką mamy rangę, za chwilę sobie sprawdzimy, w czym koleś aktualnie siedzi. Wody musiałem troszkę zabić, bo w gardle potrafi zasnąć. Dywizja trzecia, złoto trzecie, gość też miał złoto trzecie. Ale wydaje mi się, że... że grał dużo lepiej ode mnie. Lecimy do kolejnego meczu. No i mamy, ludzie, kolejny meczek. Zwycięzca turnieju na platynie. Sezon drugi bodajże tam jest. No i lecimy teraz z kolejnym graczem. To może być platynowy gracz, tak jak mówiłem. Na tym goldzie się trafiają platynowi gracze i to będzie bramka. To jest bramka, ludzie, kolejny kickoff, gdzie robimy sobie przewagę bramkową. No, ludzie, te kickoffy dzisiaj to jest złoto. Te kickoffy to dzisiaj mi tak wchodzą, jak naprawdę mało kiedy. Lecimy dalej z kolejnym kickoffikiem, może dalej wejdzie tak elegancko jak przed chwilą. Mieliśmy okazję, dobra, delikatny wykop. Jest bramka kolejna, 2-0 dla nas. Teraz gość nie podjechał do piłki. No i mamy, ludzie, kolejną brameczkę. Powiem tak, 6 sekund meczu, 2-0 wygrywamy. Póki co same kickoffy. No ale pamiętajcie, to szczęście się kiedyś skończy. To szczęście się kiedyś musi skończyć, bo też nie można na samych kickoffach meczów wygrywać. No i jak widzicie, już są urobione pierwsze ataki od przeciwnika. Lecę po boosta, bo bez boosta to ja tutaj nic nie zrobię. Gramy defensywnie na razie, nie ma co się napalać. Ale zauważyłem, że to już ludzie zaczęli kiwać. Jak ja sobie wcześniej mogłem jeszcze pograć na takiej, tak powiem, obronie potężnej, że się za bardzo nie wystawiałem do piłki, to tutaj, ludzie, już powiem wam, że te piłki zagrywają. Dobra, pyk, lekki obrocik. Niestety nic z tego nie wyszło, piłka pewnie źle poleci. Dokładnie, ale ja sobie ją zostawię. Ja sobie jadę po buściki, niech sobie lata ta piłeczka. Spokojnie, delikatnie, ja tutaj mam czas. O, jest jakiś wyjazd i powiem tak, taka nietrafiona piłka, to jest bramka na moje konto i chyba ta bramka teraz wpadnie. I tutaj mamy, nie, niestety to nie wpadnie, bo troszkę to zmisowało. Ziomek tutaj podbił ją do boku. Powiem tak, była szansa na brameczkę. I to są te robione właśnie air dribble, które zawodnicy próbują wykorzystywać, a na solówkach to mało kiedy działa, bo jak widzicie, tej piłki nie ma kto dobić. No a my mamy trzecią bramkę właśnie na naszym koncie i zwyciężamy kolejny pojedynek. Możliwe, że goś wyjdzie, nie? To zagramy jeszcze jeden meczek i ta ranga szybciej się podbije, bo często jest tak, że właśnie przeciwnicy wychodzą. Dobra, kick off lekko do boku, obroniona piła.
Wykopmy ją. Ulala, ale ja sobie źle poleciałem. Oddałem mu bramkę za darmo. No taki bramek też tracić, ludzie, nie mogę, bo nie? Bo 3-1 to nie jest taki wynik, który nam daje jakby stuprocentowe zwycięstwo, ale przewagę jakoś tam mamy. Dobra, 3-2-1, lecimy dalej. Tu będzie bronione, tu będzie dalej bronione. Kopmy ją do boku. O, niestety nic z tego nie ma, więc ja sobie tutaj odjadę. Pyk, pyk, pyk. O, powiem tak, wyczułem tej okazję, gdybym szybciej podjechał, szybciej zakręcił, to byłaby szansa na strzelenie takiej brameczki. Piłka leci sobie bokiem i dobijamy ją. Niestety jest poprzeczka. To jest, ludzie, poprzeczka. Tutaj z tego kontry jakiejś nie było, bo będzie, no, nie wesoło i nie miło. Dobra, pyk. Udało się tutaj to wybronić z fartem. Powiem wam, że naprawdę z fartem, ale koleś też miał teraz dużo szczęścia i to musimy mu przyznać, że szczęście mu tutaj dopisało. Łapiemy tą piłkę z góry, że ten gość nam tutaj za bardzo nie poszalał i kopmy ją w stronę bramki, może coś z tego będzie. Niestety jest obrona z jego strony i robimy copkę po kolejnego buścika. Ja się mogę pobawić defensywnie tutaj na bramce. Bramka duża jest z tyłu. Troszkę mi z tej gałki tutaj paluch zjeżdża, jak zawsze próbuję obrócić się do tyłu tą kamerą, więc będę sobie musiał to przebindować, bo mi to często ucieka. Nie, gość atakuje. No i patrzcie, atak był od niego, nietrafiona piła. My sobie wypuszczamy ją do środka, pyk. O, jedzie za nami, jedzie za nami. Mogłem go sobie sprawdzić, no niestety nie sprawdziłem, bo no nie umiem operować do końca jeszcze tą kamerką tak jak powinienem operować, nie? Jeszcze ta przewaga, że gram na padzie. Grając na padzie powinienem móc sobie częściej tą kamerką pokręcić, ale tak, ludzie, ja jeszcze nie umiem padem operować, żeby robić sobie na tym jakąś większą przewagę. Dobra, 3-1 cały czas mamy ten wynik. Piłka leci. O! Za wysoko sobie wyskoczyłem. To był straszny wyskok, ludzie, bo przez to mogłem stracić tutaj szansę na bramkę. No ale niestety wysadziliśmy go tutaj niechcący. Mogłem strzelić teraz. Gdybym lepiej do tej piłki podjechał, mielibyśmy okazję tutaj wystrzelenia piły. Dobra, niech leci do przodu. Pamiętajcie, on traci czas, a my cały czas na tym sobie zyskujemy, bo mamy cały czas 3-1, nie? 3-1, jeżeli mu strzelimy jeszcze jedną jakąś bramkę, no to będziemy na zwycięskiej pozycji. Oj, leci zła piłka strasznie. Teraz pyk! Oj, też on nie trafił, ale ja się dosyć mocno przejechałem. Nie, no, 3 razy, ludzie, wyskakiwałem do tej piłki, 3 razy nie trafiłem. Mogłem ryzykować tutaj buma na nim i byśmy tą piłkę wtedy wybili. Mielibyśmy wtedy czystą sytuację, pustą bramkę. Skakałem jak pajac, no i niestety pajacowanie kończy się tutaj utratą brameczki. 3-2. Lecimy dalej. Lecimy dalej tutaj. Powiem tak, dalej miałem tego farta z tymi kickoffami w tym meczu. Ten gość też coś próbuje grać, to też nie jest jakiś mega słaby gracz, ale też miał troszkę szczęścia, że ja na przykład teraz potężnie nie trafiałem w piłkę. Okej, on też tutaj coś próbuje. Robimy tutaj boom. Szczerze, tego booma nie chciałem zrobić. Gdybym lepiej to ogarnął, to moglibyśmy tutaj strzelić bramkę. No a się delikatnie zamotałem tutaj na tej piłce. No i niestety wyszło jak wyszło. Wracamy na bramkę. Lekka zawrotka driftem. Tu będzie kiweczka od niego robiona. Pyk, wykopujemy tą piłkę. No i ona leci, tu jest światło bramki. Jest 3-3. Niedobrze. Niedobrze, bo ten mecz był mój, można powiedzieć. A teraz te bramki zaczęliśmy tracić. Mieliśmy tą przewagę. No ale niestety niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i się to często kończy czymś takim. Pyk. Dobra, może będzie bramka z kick-offu, jednak nie, jest obrona. Jest tutaj obrona, ludzie, więc trzeba uważać. Gość tutaj podjeżdża po piłeczkę, możliwe, że go przeskoczy. Dokładnie, przeskoczyła go piłka i pyk. Niestety, dalej, ludzie, nie trafiamy. Było blisko, było naprawdę blisko. No ale niestety to nie wpadło nam do bramki. Jest 3-3 cały czas. I teraz, żeby on mnie jakoś tej potężnie nie obkiwał, podbijmy sobie tą piłkę. Pyk, dobra, troszkę dosteczny. Dup, on też tutaj driftuje. No ale się przejechałem na tym, za bardzo wyskoczyłem, ludzie, ale to jest nietrafiona piłka od niego. Myślałem, że tutaj będzie miał pewniaczka. No ale niestety on tej piłki nie trafił. Tutaj muszę boosty jakieś zbierać, że tutaj za dużo nie stracić. Boosty pozbierane. Dobra, mamy piłę do przodu puszczoną. Łapiemy tego boosta. Zrobimy to tak, pyk. Dobra, chciałem go wysadzić i jakoś na tym wyjść w miarę dobrze, żeby mu załadować na bramkę. No ale niestety mamy, ludzie, tutaj dogryweczkę. Nie udało się dokończyć tego meczu zwycięskim wynikiem w czasie jakby przeznaczonym. I musimy teraz dogrywce tutaj przycisnąć. Jest atak od niego. On też wiedział, że tutaj nic nie zrobi bez boosta. To był boczny kick-off, nie? Z bocznych kick-offów mało kiedy te bramki wchodzą. Dobra, pyk, wykopmy to delikatnie. On tutaj nie powinien zawrócić.
Pyk, piłeczkę do przodu. On wraca też na bramkę, bo się troszkę boi. Najgorsza piłka, ludzie, to jest bramka dla niego. Nie, to jest poprzeczka. Szybko zawróć, szybko zawróć, szybko zawróć. No i najgorzej, ludzie. Straciliśmy bramkę przez duży błąd. No nie potrafię operować tym samochodem jeszcze w bramce. Patrzcie, gdybym szybko się odczepił tam i zawrócił, moglibyśmy tą piłkę mu rzucić za plecy i ten mecz wygrać. Lecimy sobie z kolejnym pojedynkiem, który będzie już meczem skrótowym. Ostatni mecz, który zagrałem, najlepiej się nie zaczął. Już w pierwszej minucie straciłem bramkę. Przeciwnik grał bardzo, bardzo nieczysto. Między innymi wysadzał mnie, przepychał mnie. Ciężko było mu, można powiedzieć, że na początku tą przewagę jakby odebrać, ponieważ grał naprawdę nieczystymi zagraniami, które mu bardzo dobrze wychodziły. Chwilę po tym straciłem już kolejną bramkę i było 3-0 na jego koncie. Po czym jak wyczułem, że gra gość troszeczkę nieczysto, zacząłem grać też tak bardziej agresywnie i bardziej chamsko. Karma szybko wróciła i mamy, ludzie, tutaj dwie bramki odbite na naszym koncie. Później nietrafiony kick-off od przeciwnika, bo też kombinował na tych kick-offach i odbiliśmy wynik do 3-3. Kolejna bramka, którą zdobyłem, również była to bramka zdobyta z kick-offu. No i udało mi się tutaj ogarnąć czwartą brameczkę i jak wyczułem, że już mamy przewagę, grałem troszkę defensywniej, ale jak widzicie, przeciwnik cały czas zagrywał dosyć tutaj mocno pod te wysadzanie. Niestety przegrał to wynikiem 4-3. Mam nadzieję, że wam się dzisiejszy materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć wam!